przyjaciel czy wróg. 5 znaków! Jest 5 znaków smoka! A ile ja mam? Żadnego. No właśnie! Żadnego! Zero! Nic! Za każdym razem, kiedy próbuję zdobyć któryś ze znaków, ten złośliwy zielony smok mnie uprzedza! I już tylko jednego mu brakuje do kompletu. Wiem o tym, Gabciu! Kiedy wzejdzie księżyc smoka, Tabaluga otrzyma wskazówkę, jak zdobyć ostatni znak. Księżyc smoka już pojawił się na niebie. I to też wiem, Mondralo. W porządku, młody Arktosie. Masz ostatnią szansę, żeby mnie zatrudnić. Masz miejsce, gdzie Tabaluga dostaje wskazówki? No nie. No trudno. W takim razie zrezygnuję z ostatniej szansy. Dlaczego? Chętnie dam ci drugą ostatnią szansę. Wylej się stąd i nie wracaj! Dobrze, ale... Naprawdę mam cię już do... Dość. Teraz nie będzie mi przeszkadzał. Ratunku, lecę! Spadam! Zimno, ale jakoś przeżyłem. Wodospad! Nie chcę pomóc! Kto to? Ratujcie mnie! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Myślałem, że to mój koniec. Uratowałeś mi życie. Dla ciebie zrobię wszystko. Jesteś moim przyjacielem. Tak. Nie, ojej. Wyjaśnij mi najpierw, dlaczego pływałeś w strumieniu. A Arktos mnie do niego wrzucił. Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłem. To nie pierwszy raz. Mogłem stracić życie. I dokąd teraz chcesz iść? Może pójdę z tobą? Ach, nie jestem pewien, czy w mojej wiosce serdecznie cię przyjmą. Proszę! Patrz! Po co przyprowadziłeś do nas Keja? Arktos wyrzucił go z pałacu. Nie ma się gdzie podziać. U was jest ciepło i przyjemnie. A ja nigdy nie umiałem przyzwyczaić się do mrozu. Tak, właśnie. Ja bym mu nie ufała. Na pewno przyszedł tu szpiegować. Spodziewam się tego, ale dajmy mu szansę. Szansę? A nie zastanawia cię ani trochę, że pojawił się u nas akurat przed pełnią księżyca? Tak, ale jeśli wy dwoje będziecie go pilnować, nie będzie mógł przekazać Arktosowi żadnej informacji. Nie jestem pewna. Sztuczki to jego specjalność. Jak to kameleon. Kiedy chce, umie się zmienić. Każdemu warto dać szansę. Co? Wasza mroźność, a czego my właściwie szukamy? Mówiłem ci to 100 razy. Miejsca, gdzie Tabaluga dostaje wskazówki. Musimy się dowiedzieć, jak zdobyć ostatni znak, zanim on to zrobi. Ale nie mamy pojęcia, gdzie może być to miejsce. No i dlatego idziemy, żeby się rozejrzeć. Znajdę je, choćbym miał przewrócić całą Zieloną Dolinę do góry nogami. No, ale nie uważa wasza mroźność, że... Nie namówisz mnie, żebym się wycofał. Albo pójdziesz ze mną, żeby go szukać, albo jeden z nas zmieni się w bryłę lodu, Oczywiście, że szukamy, wasza mroźność. Chcę szukać do skutku. Uwielbiam takie poszukiwania, wasza mroźność. Proponuję iść tędy, wasza mroźność. Nie wiem, coś mi się tu nie podoba. Co chwilę rzucam pod drzewo kilka marchewek, a ta kubka wcale nie rośnie. Ja też się nad tym zastanawiałam. Mówiłam, że nie można mu ufać? No co? Co ja wam zrobiłem? Kradłeś moje marchewki. Byłem głodny. Dlaczego nie poprosiłeś, żeby ci je dać? Milunia i Grzebcia na pewno by nie odmówili. Tak po prostu by mi je dali? Oczywiście. Dobrze, daj mi marchewkę. Nie. Nie? Tak, no ten musisz ładnie poprosić. Chodzi o to, że musisz być godny zaufania, jeśli chcesz z nami zamieszkać. Błagam, dajcie mi jeszcze szansę. Nie chcę wracać do złego Arktosa. Był bardzo głodny. Nie wiedział, że można postąpić inaczej. Nigdy więcej tego nie zrobię. Słowo honoru kameleona. Masz jeszcze jedną szansę, ale tylko jedną i ostatnią. O, dziękuję. Nie mogę w to uwierzyć. Szukamy i dalej nie mamy pojęcia, gdzie Tabaluga dostaje wskazówki. Tak, pewnie dlatego, że to wielka tajemnica. Jakubie, naprawdę mi pomagasz, wiesz o tym? Staram się jak umiem, wasza lodowatość. Jesteś tak samo bezużyteczny jak ten przerośnięty kurak. Robię co mogę. Jestem otoczony samymi gałganami. Kawałkami! To znaczy gombombami tymi... Może gamoniami. Zgadza się! Obu powinienem was zamrozić! A może jego lotowatość powinna się trochę ochłodzić? Że co? Proponuję się zrelaksować, odprężyć przez chwilę. Ja jestem odprężony! No i macie. Ojej, a może jednak przynieść porcyjkę lodów dla ochłody? Nie chcę żadnych lodów! Ojej, nie chcę lodów, jest gorzej niż myślałem. A, już wiem, niech wasza mroźność wyjedzie na wakacje. Miły, długi, odprężający wypoczynek na pewno... Wypoczynek? Muszę pokonać Tabalugę, żeby... Najlepsza będzie jazda na desce. Oczyszcza umysł, pozwala zapomnieć o kłopotach i w ogóle... No nie, masz więcej takich beznadziejnych i niedorzecznych pomysłów? Jestem królem deski! Hurra! I w dół! Ja naprzód! Zachciało mi się wakacji na desce. Po co ja słuchałem tego niepełnosprytnego pingwina? Miluniu, jesteś gotowa? Tak. Ej, ja mogę kierować! Nie, lepiej nie! Chociaż kawałeczek! Damy sobie radę, dzięki! Ej! Daj mi szansę! A co robisz? Ja ci pokażę! Stój! O, jak będzie! Drogi, uwaga! O, zaraz się rozwijesz! Nie mogę cię zatrzymać! Ale frajda! Drzewo! Gdzie? Wszystkie warzywa zniszczone? Jakoś udało się dojechać. Hej! Cześć, Tabalugo, miły przyjacielu. Czy Milunia zrobiła coś złego, że sobie na to zasłużyła? No bo ona... Już nigdy cię to nie powtórzy, obiecuję ci. Dwa słowa honoru. Co już nigdy się nie powtórzy? Nie mam pojęcia. I tu właśnie jest kłopot. Nie rozumiesz, jaka jest różnica między tym, co dobre, a co złe. Dlatego nie możemy ci ufać. Możesz, przyjacielu, kumplu, brachu, kolego. Naprawdę mi przykro, ale miałeś już swoją szansę. No, ale a dokąd ja pójdę? Powodzenia. Ale ja, zaczekaj. Ojej. Dlaczego nic mi się nie udaje? Chcę tylko medalion smoka, żeby rządzić światem. Wydawało mi się, że to proste zadanie. Spójrz. Ja? Co? O co wam chodzi tym razem? Czyżby coś złego działo się z twoim siedzeniem? Z moim siedzeniem nic się nie dzieje, tylko z siedzeniem jego lodowatości. Słucham? Jest na nim znak smoka. Na moim siedzeniu? Zgubiłeś gdzieś resztkę rozumu? Mam nadzieję, że to nie jest jeden z twoich żałosnych dowcipów. Ale skąd wasza mroźność? Proszę samemu zobaczyć w lustrze. No cóż, a więc na moim monarszym siedzeniu jest znak smoka. I co dalej? Może to wasza lodowatość jest tym znakiem? Co ty znowu pleciesz? O, gdzie jego mroźność go zdobyła? Musiało się to stać, kiedy wpadłem do groty. No, kiedy jeździłem na desce. Grota! A więc to pewnie jest miejsce, którego szukamy. To tam Tabaluga dostaje wskazówki, jak zdobyć kolejny znak. To świetnie, bo właśnie zbliża się pora pełni księżyca smoka. Hurra! Przynajmniej raz wygram z Tabalugą i będę miał chociaż ostatni znak. Tak, trzeba tylko odnaleźć tę jaskinię, do której jego mroźność raczył wpaść. Tak, ja też to wiem. Nie traćmy czasu, wasza lodowatość. Chodźmy tam. Tak, natychmiast idziemy. W tej sekundzie nie zwlekajmy. Czy jego mroźność wie, gdzie to jest? Nie wierzysz w moją zdumiewającą pamięć i świetne poczucie orientacji? Ale oczywiście, że wierzę, jak żeby inaczej. Jesteśmy gotowi, żeby zdobyć znak smoka, zanim zrobi to Tabaluga. Momencik. Co to znaczy my? No słucham. My chcielibyśmy tylko pomagać w tym trudnym zadaniu. Si. I wszystko mi zepsuć? O, nigdy w życiu. Poza tym ja sam osobiście muszę pokonać Tabalugę. I zrobię to, przekonacie się. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Przynajmniej nie ma Keja i nie musimy się martwić, że on nabałagani. Tak, jeden kłopot z głowy. Ja im pokażę. Wszystkim im pokażę. Księżyc smoka jest prawie w pełni. Na mnie już pora. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten znak. To tak jak ja. Powodzenia. To będzie moje ostatnie zadanie. A potem otrzymam medalion smoka. Powodzenia. Za tym wzgórzem! I hop, za! Juhu! Ojejku! Nic nie szkodzi. Tak, to raczej następne wzgórze. Nie, pomyłka! Znalazłem ją! Kryształowa grota! Tylko nie każ mi zbyt długo czekać, latająca gadzinko! Tabalugo, ta mapa pokaże ci, gdzie jest ostatni znak. A będzie to znak żelaza. Tak. Kiedy zdobędziesz znak żelaza, możesz wyruszyć w drogę po medalion smoka. Zrozumiałem. Weź mapę. Ona cię poprowadzi. oczy. Nic nie widzę. Co to było? O! To powinno na dłużej go zatrzymać. Mam mapę! Mam mapę! Jeszcze trochę. Ale jazda! Oj, oj, au, oj, ała! Oj, oj, ała, ojej! Spadam, ratunku! Ała, nie, ratunku! Co? Zaraz. Co to? Niech to mróz... O! Niesprawiedliwość! Zdobyłem tę mapę, bo nie zawahałem się przed podstępem! Ja... No tak. Pozwolisz? Mam mapę! Następny znak jest mój! Moja głowa. Gdzie mapa? Arktos. On zrobił śniegową kulę. Którędy poszedł? Muszę mu odebrać mapę, zanim dotrze do znaku. Gdzie on jest? No, przecież się nie rozpuścił. Na pewno się już wybrał na poszukiwanie znaków. Wiedziałem, że przyjdzie tutaj po mapę. Ale ja jej nie oddam, bo znak mam już na wyciągnięcie ręki, a i medalion smoka też. Cieszymy się w imieniu jego lotowatości. Dobrze, prawda? Cześć, przyjaciele! Tęskniliście za mną, co? Ty? Skąd się tutaj wziąłeś? Tak, właśnie miałem ci zadać to samo pytanie. Chcesz, żebym jeszcze raz zamienił cię w bryłę lodu? Stój, stój, mogę ci się przydać. Ty możesz się przydać. O, masz bujną wyobraźnię. Beze mnie nie poradzicie sobie z odczytaniem mapy. Oczywiście, że poradzimy. Proszę, tu jestem. Ty powiedz, co tu jest. A, to proste. Można albo i... no... ale... No i... Jestem zmęczony, miałem dziś ciężki dzień. Cały czas śledziłem Tabalugę. Wiem wszystko, co trzeba o tej mapie. Co ty tam... Naprawdę? Słowo. O, zawsze wierzyłem w twoją inteligencję. To oni do niczego się nie nadają. Kto? My? Moim zdaniem chodźmy teraz wszyscy spać, a o świcie ruszymy, żeby zdobyć znak żelaza. Nawet jeśli będzie mi brakowało tylko jednego znaku, cała misja na nic. nie otrzymam medalionu. Ciekawy jestem, jakim cudem Arktos znalazł kryształową grotę. O tak, nawet wielu z nas nie ma pojęcia, gdzie ona jest. Założę się, że to ma coś wspólnego z Kejem. To on nas zdradził przed Arktosem. Popełniłem błąd, że dałem mu szansę. Takim typkom nie powinno się ufać. Cześć! Wróciłem do was. Co robisz? Zdrajcasz! Wynoś się stąd! Och, ty wstrętna mała glizdo! Hej! Ojej, przepraszam. Czego jeszcze chcesz? Pomyślałem, że może to was zainteresuje. Mama! Jak ją zdobyłeś? Po prostu wiedziałem, że muszę znaleźć sposób, żeby zabrać ją Arktosowi. Poczekałem, aż mocno zaśnie. Arktos raczej nie będzie szczęśliwy, kiedy rano się obudzi. Mapa! Moja mapa! Trzymałem ją w ręce, kiedy szedłem spać. Nie mam jej! Szukajcie jej wszędzie! Słyszycie? Może leży gdzieś koło tronu. No to sprawdź szybko! Albo wyfrunęła przez okno. To leć jej szukać! Ty! Za pozwoleniem, z całą pewnością jej tu nie ma. A nie sądzi wasza mroźność, że zabrał ją ten pustynny stworek? Tak, Kej ukradł mi mapę i zaniósł temu zielonemu smokowi. Nie bądź śmieszny! Czy w końcu zrobiłem dla was coś dobrego? Nawet bardzo. Zwróciłeś skradzioną rzecz prawowitemu właścicielowi. Dziękuję ci. Aha, a czy teraz wszyscy mieszkańcy Zielonej Doliny mnie polubią? Zabrałeś mapę Arktosowi, a to każdy z nas potrafi docenić. A więc? Myślę, że zasłużył na jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedną szansę. Hurra! Dzięki! Brawo, Kej, brawo!